9 marca, przepraszam. Jedziemy, pogoda piękna, sobota. Wyruszyliśmy na trasę turystyk 2x4, czyli taka bardziej dla ludzi, którzy lubią biwakować, lubią rowerami jeździć. Ale trasę wybieramy zawsze, staramy się jechać lasem, tak jak tutaj widać na mapie. Oczywiście drogami takimi widać, tu są samochody, jeżdżą, także drogi raczej udostępnione dla ruchu turystycznego 2x4. Chcemy przejechać około 60 km od Kwidzyna w kierunku zachodnim, pod Osieczną będziemy biwakować. Uzgodnione miejsce z leśniczym, wyraził zgodę nawet na palenie ogniska. Także wszystko legalnie, rower zapakowany, jeden tu, drugi przy bagażniku, także testujemy nowe rozwiązania. No i sobie jedziemy w takiej właśnie scenerii, przepięknej, piękne tutaj bory. To może jeszcze nie są bory tucholskie, ale one mniej więcej tak wyglądają. Droga piaszczysta, pomału sobie jedziemy, zwiedzamy, bez pośpiechu, na kolejny biwaczek, kolejny nocleg, kolejną przygodę. Dojechaliśmy do słynnej wsi Kasparus w środku lasów. Tutaj ten kościółek chcieliśmy obejrzeć. Nie wiem, czy to można wchodzić, czy nie. O, jakby mnie zaprosiło. Jakby samo chciało, żebym wszedł. Chcieliśmy drona zapuścić, ale no już nie będziemy, jest późno. Idziemy, tylko zdjęcie zrobimy, pamiątkowe. To możesz tak ten... Nie za szybko, bo już chyba dojeżdżamy. Pod torami przejdziemy. O, jakie ładne. No i tu jest wjazd, czyli jedziesz tu, ale tu faktycznie wycięli mocno i tu musisz, no dwójkę sobie wrzuć. Dobra, to tu w prawo, o kurczę, ale tu mocno powycinali. No i dobrze, tu jedź tu i tu zaraz stań. Tam? Stop! Za daleko. No dobra, nie będzie. Zajechaliśmy na miejsce, wiatki takie sobie powiedzmy, przecież tamta jest ładna. Akurat ten miejsce na ognisko, trochę opału nawet jest, także będziemy tutaj dzisiaj biwakować. To co robimy najbardziej, opał, ognisko i się grzejemy. To mi pokazuje 1 stopień w Kwidzynie, tutaj podobnie, bo jesteśmy około 60 km. Także siedzimy, przygotowujemy się, będziemy testować wybasto po zimie. Rowerki, rozruch jutro po borach tucholskich. Czekamy na drugie auto, jeszcze dojedzie Marcin z Marcelem i też będą rozruch wybasto po zimie robić. Jak tam? Podsumowanie dnia? Bardzo dobrze, nie? Na jedzeni, ognisko ten. Dobrze, nie? Temperatura spadła poniżej zera. To też dobrze. A tam już wybasto jedno pracuje, gwiazdy na niebie. Otóż coraz mniej.
poranek na biwaku. Teraz lepiej widać, w jakim otoczeniu spaliśmy. Kilka tradycyjnych wiatek w starym stylu. Czyli dwie takie są. Jedna taka nowoczesna, już z betonowym podłożem. My teraz będziemy robić kawę i jajecznicę na patelni, na ognisku. Taki jest taki biwakowy pomysł. Tu już się rozpoczęły zabawy. Cisza, spokój. Jeszcze rowery czekają cały czas na swoją kolej. To wziął takie ogromne zabadyle. Nie, no bo teraz jest wysok nawożony. Potrzebuję mojego skobu. No jeszcze 2%. Odbyliśmy przejażdżkę rowerową z Osiecznej do Mermetu. Nie wiem, tam kilkanaście kilometrów. Zaraz zobaczę. 15 kilometrów czy 16. Kaczki sobie pływają. Przyroda budzi się do życia, wiosna. Tubylców na razie nie ma nad jeziorem. Tutaj chyba 3 lata temu, jak biwakowałem w tym miejscu, to mnie oszrafowali strażnicy leśni. Przyjechali kabury u boku, a ja paliłem ognisko. Tak, tutaj gdzieś parkowałem samochodem, bo tu jest dojazd, drogą można dojechać. Gdzieś tutaj na piasku, chyba w tym miejscu mniej więcej, musiałem palić ogień. Skończyło się sztrafem. Także takie wspomnienie mam z tego miejsca, ale i tak pozytywne. Spokojnie, cichutko, słoneczko smyra po twarzy. To jest właśnie wiosna, rano zimno, w nocy, wieczorem przy ognisku zimno, szron, wszystko, szać taka opadła. Było właśnie, odeszło się od ognia, wszystko mokre, wszystko takie zmarznięte. Ale rano już, od samego rana ognisko, jajeczniczka z kiełbaską, z cebulką. Marcin zrobił według swojego przepisu na patelni, na ogniu. Coś pięknego, do tego kawa. Ojej. I tu człowiek przebywa w takich miejscach, od razu czuć energię. Gdzie właśnie w domu cały listopad, znaczy pół listopada, grudzień, styczeń, luty w domu. Gdzieś ta energia opadła, teraz tu słońce, światło. Bycie cały dzień na zewnątrz. I teraz jeszcze nowa innowacja, którą dokładamy do naszych wypraw. Czyli rowery, żeby jeszcze wozić przy takich wyprawach właśnie turystyk 2x4, gdzie no po tych lasach, tu jest płasko, tu są piachy, tutaj nie ma offroadu, tu nie ma błota, tu się jeździ normalnymi drogami, większość udostępnionych. Także tutaj ćwiczymy właśnie takie wyprawy turystyczne, sobie na jeden, na dwie noce przyjechać samochodem, jakieś znaleźć miejsce, miejscówkę piknikową, gdzie można palić ognisko, gdzie są wiaty, gdzie jest opał, i traktować to jako bazę i z tej bazy wyruszać w teren rowerami te 30 km, zrobić jakąś pętelkę, tak jak my dzisiaj robimy, chwilę odpocząć, bo jest to pierwszy wyjazd, no nie mam formy jeszcze. Ach, nogi kurczę słabe, po tych piachach też, no mój rower nie, ma opony trekkingowe, nie takie typowo do jazdy po terenie. I ciężko jest, ciężko. Cieszę się, że tutaj jest przerwa. Na chwilę można się zregenerować. Tam jakiś Land Rover terenowy stoi. Też uzbrojony, gdzieś tam z drzewa ktoś przyjechał. Ale stoi tam, w tamtym miejscu słabym. Ja jak biwakowałem, to biwakowałem tutaj, no ale sztraf. Tam jest jeszcze pomost chyba Polskiego Związku jakiegoś tam wędkarskiego. Też można tam sobie podejść. Pięknie. Także takie mamy otwarcie sezonu wiosenne 2024 z noclegiem. Pierwszy taki wyjazd. I będziemy kontynuować. 7.
impreza zmierza ku końcowi. Ognisko dogasa. Drewno na następny wyjazd przygotowane. Udało się suszkę znaleźć, także w następnym wyjeździe będzie. Marcel już jedzie. Fajnie było. Do zobaczenia następnym razem. Liczymy na ciebie, że będziesz. Cześć. Dzisiaj się widzimy czy rano? Jak chcesz, jak tam obojętnie dla mnie, nie?